A... Hej, ty kur... Hej, cześć, siemano, wszystkich, z tej strony jest Heezer, zapraszam was na pierwszy odcinek po długiej przerwie na moim kanale. Z gry Mortuary Assistant. A jest to wersja demo. Jest to wersja demo 1.1.7. Wiem, że jest już pełna wersja gry. Zdaję sobie z tego sprawę. Jedyny minus tego, że ja nie wiem, czy ja chcę tą grę kupić. Jeżeli nie jest warta pieniędzy, no to nie będę jej kupować. Będzie to po prostu jednostrzałowy odcinek. Jeżeli jest warta, jeżeli będę się lękać w tej gierce, to jak najbardziej mogę ją kupić. Myślę, że dlaczego nie. Myślę, że będzie można prowadzić jakąś serię. Chciałbym naprawdę wrócić do nagrywania. Brakuje mi tego i myślę nad tym ciągle. Chcę zacząć robić streamy. Ze streamami trochę gorzej, no bo jednak... Potrzebuję mieć połączenie kablowe i jakiś normalny, stały internet, a przez ten czas, cały czas, odkąd przeprowadziłem się z Polski do Anglii, to jestem na Wi-Fi'u. Także może być ciężko ze streamami, ale nie zwlekajmy. Będzie odcinek informacyjny niedługo na moim kanale, tak samo. Jestem ciekaw. Widziałem trochę skrótów z tej gry, także mniej więcej wiem, o co chodzi. Mniej więcej wiem, co się może dziać. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Hello? It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got 3 new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Thanks. I have to go. Like, right now. I'll talk to you later. Dobra, Mortuary Assistant, The Mortuary Assistant. Gierka wygląda zajebiście, moim zdaniem. Gierka wygląda mega zajebiście, graficznie. I tak jak mówiłem przed tym przerywnikiem krótkim, że mniej więcej spodziewam się czegoś. Wiem, czego się spodziewać. I tak. Żeby nie było, nie widziałem za dużo, nie widziałem żadnych endingów w tej grze, nie widziałem początku, także nie wiem, czego na początku mogę się spodziewać, jak to wszystko może się zaczynać. Kluczyki, pod E. No i dobra. Inwentory pod tabem. Dobra, large items are held in your hands. Czyli w rękach mam większe przedmioty, a mniejsze będę mieć w poketach. Viewing items. Czy mogę nadusić i mogę wyrzucić na podłogę, tak? Tego nie mogę dropnąć niestety. No dobra. Że jedźmy do naszego zakładu. Gdzie będziemy pracować? To jest kurwa trochę straszne. Myślałem, żeby wrzucić kamerkę tutaj, ale z kamerką miałem trochę problemy. Czy wy to widzicie? To by się graficznie bugowało. Ale tak, dobra, jesteśmy. Teraz nie powinno być żadnych problemów z grą samą w sobie, więc będzie ok. Rebecca, thank you for coming. In such a short notice, the body current in the embleming room is done, so please return it to the cold storage and get started
on the next one. I've left the key to the embleming room in the top drawer of the front desk. Raymond, please, pass. Don't forget your clipboard. Pod spacją mamy clipboard. Wszystko tipnięte, także teraz wystarczy tylko zwrócić z powrotem. Kurwa, to zdjęcie jest straszne. Aż mi ciary przeszło. O, co to jest? Fuza. Czy ja potrzebuję? Chyba nie bardzo. Będę potrzebować, to wiem, gdzie są. Kluczyk. Quick inventory. You can attempt to use items at any time. Access quick inventory and choose the items. Choose the item you wish to use. Most, but not all. Places where items can be used will cause the used item icon to appear. Okej, ja se to zostawię. Okej. Jest. I ten korytarz jest kurwa straszny. Nie. Zaświeć. Nie wiem, czemu ja w ogóle zgaszam to światło, jest. Tak jakoś samo z siebie wychodzi. Dobra. Mamy ciało. Jest ciało. Jest ciało, jest pokój. I co? Można okno otwierać, ale chyba... Nie chcę okno mieć otwartego. Zamknijmy to. Dobra, pecet. River Fields Network. How to enter cadaver information. Click on the record system icon to open the program. Match the specification on your clipboard to the corresponding sections on the computer. Once all findings have been entered into the system, click submit to print out embleming records, then file the records up front to beginning of the embleming. To begin the embleming, sorry. Czyli jak będziemy mieli ciało, tutaj coś. Tak, to można nacisnąć to? Tak. Czyli naciskamy tu i naciskamy na przykład na imię. I powinno się wtedy pokazać. Naciskamy submit, no i wydrukuje nam papiery. Okej. Kurna, wydawało mi się, że coś tu stoi, a to po prostu tak... tak graficznie... wygląda. A kto mi zamknął drzwi? O kuźwa, mieciarki przyszły teraz. Okej, musimy tego pana zwrócić do cold roomu. Cold room. Rozumiem, że to tutaj. O Jezu, ale to wolno się rusza ta myszka. Dobra, jedźmy. Jedziemy tyłem, tak, że będzie hardcore. Jeżeli coś mi wyskoczy, kurde, to jest idealny moment na jumpscare'a. Jeżeli coś mi wyskoczy, to... się kurwa zesram. Cringe. Czekajcie, bo chyba to muszę wysunąć, tak? Okej. Ja sobie zerkam tylko, czy wszystko mi się nagrywa, czy nic mi się nie przerywa w nagrywaniu. Dobra. Ciało jest ten. Michel Vincent. O kuźwa. Kręć. Możemy cię zamknąć. Tak? Nie, zostawię otwarty, bo będę musiał później chyba odłożyć, nie? Co ty tam kurwa robisz? Toś przecież widzę, że tam stoisz. No nie. Kurwa, nie gaś mi świateł. Co się bawisz światłem? Co to jest? Hej, ty kurwa. Dobra, ale poszło sobie. poszło sobie. Także luzik. Okej. Michel Vincent. Co mamy do zrobienia? Record and distinguishing marks. Enter marking into computer and print report. Da się zrobić. Dobra.
imię i wiek mamy. 81 lat. No to tu coś jest, na ryju. A! Aha, dobra. Czyli tak musimy dusić. Tutaj coś jest. Cofnijmy. A! Czy ja mogę ręce też obejrzeć? Mogę. To nic nie ma. Noga. No noga jak noga. A, nogi nie mogę odwracać. Podnieść, zobaczyć. O! Tak jak mówię, no ja mniej więcej wiem, że trzeba zaznaczać ten, ten. A tu Bear. Ona ma tatuaż na twarzy. Okej. Okay. A... Ej, kur... Chamie, ty jeden. Okej, okay. Można... Czyli jak to było? Name... Wiek... Head. Tatuber. Right shoulder. Mol. Dwa mole. Left arm. To chyba wszystko, tak? Stop. Okej. Okay. Ja pierdzielę. I need to file the copy up front. Kuźwa, tam coś stoi, czy to jest biurko? No jest. Tak, kuźwa, bokiem wchodzę do tego pomieszczenia, bo się boję. Mix embleming fluid in pump. To jest pompa? Tak, dobra. Co potrzebujemy? Glutaraldehyde, metanol, humektant, nie wiem jak to się czyta. Formaldehyde. Dobra. Rozglądam się. Czy coś tu gdzieś czasem nie stoi? Dobra. Co to jest? O, to potrzebuję. Nie, to jest bleach. Formaldehyde. Jak? Kurwa, poniosłaś jeden item i już nie możesz trzymać? Poza tym, że szafki mi się podwierały i wszystko spadło z szafek, to nic takiego strasznego w sumie nie było. Mamy to. Glutaraldehyde. Metanol. Rozglądnę się tylko, czy coś se tu czasem kurwa nie stoi i nie patrzy na mnie, nie patrzy jak pracuję. Zamknę te drzwi. Tu powinny być drzwi, ale nie ma, więc jakoś przetrwamy. O! To potrzebuję? To? Jest metanol. Dobra. To to mamy. Make an... incision in the carotid artery and jugular vein with scalpel and forceps. Nic nigdzie nie stoi. Żebyś ty mi kurwa nie wstała nawet z tego swojego stolika, bo cię jebnę. Dobra. Jest skalpel. Tym razem mnie nie przestraszyłeś. Tutaj no legitnie się wystraszyłem wcześniej. Potrzebuję skalpel i potrzebuję forceps. To? Jest forceps, no. Clamp tubing to both vein and con... tu widziałem jakiś PCV. Dobra. Kuźwa. Teraz co, skalpel... ty kur... Nie. Nie, kurwa. Zaraz się popłaczę. Co ty tam? Kuźwa, tak to mi nie rób. Nie. Nie ma, kurwa, takie nawet... Zamknij to. Nie wiem, co zrobić. Bo ona se tam stoi. A ja potrzebuję zrobić, kurwa, resztę badań. Przepraszam, możesz się położyć z powrotem? Możesz, mogę ci... Dobra.
Ona se tam dalej stoi. Tu. Kuźwa. Pozamykane. The flash of fire and ashes or flesh will hurt. Coś kurwa idzie. Ty do mnie machasz, żebym do siebie podszedł? No, wiedziałem, że coś się stanie, a i tak się zlękłem na tym. Dobra, idzie jak kur... Jest. What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Let me know if you have any questions, okay? Yeah. Thank you. I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be here without you. Please, just... I love you. Dude. Some kind of clay disc with markings that are... Co jest za światełko w ogóle? Pieniążek. Nie pieniążek. This is my coin. Ja nie mogę kurwa chodzić na kuckach. Widzicie? Ja nie mogę się ruszać. Ale ciemno. I'm sorry. You killed him. No. Dobra, babcia wróciła. Okej, okay, światełko się zgasiło. A wróćmy po prostu do tego, co mam robić. Zignorujmy to. O, kuźwa. Skalpel, artery forceps i PCV tubing, ok. Tyle wiem. Engage pump and let the blood flow, tak? O kuźwa, ale to jest głośne. Stanę sobie tutaj. Fill the empty IV reservoir bag with cavity fluid, then insert trocar. Czekajcie, bo to kurwa będzie się teraz darło. Zaraz do siebie podejdę. Daj mi chwilę. Tak stanę, bo tak przynajmniej wszystko widzę, co się dzieje w tle. An abdominal cavity. Into the abdominal cavity. Pour pump cleaner into the embalming pump to clean it. Return body to cold storage. Fill the empty IV. To chyba będzie to, tak? Zrzuciło mi się w oczy wcześniej. Cavity fluid? Dobra. Stanę sobie tutaj. Insert trocar into the abdominal cavity. Trocar, to chyba jest to tutaj, co widziałem. Czy to jest to? Tak. A! Dobra. Czyli to tak muszę ruszać. Muszę wyciągać i wciągać to z powrotem. Zaraz się wsadzę z powrotem. Także luzi. Okej. Okay. Coś się odjebie. Coś. Dobrze wiedzieć, że mi pokazuje, że mam pamięć. Sama se tam kurwa idź. Na cholerę tak robisz? FPS mi chyba spadły, albo mi się wydaje. Nie no, na nagraniu widzę, że jest wszystko okej, okay, ale na tym mi spadły. To dobrze, dobrze wiedzieć.
O kuźwa. Dobra, sprintujemy. Speedrun. God has left you. No. Powiedzmy, że ja nie wierzę w Boga, także left me, no. God has left you, no ja wiem. A, I am here. O ty kurwa. Kto? Co to jest? To się... Ej! Kurwa. Otwórz. Dobra, nie ma nic. Wróćmy do tego, co robiłem, co? Powinno nic mi się teraz pokazać, tak? Taki jest w ogóle scenariusz horroru. Jeżeli coś już się odwaliło w tym momencie, to raczej nie powinno nic się więcej takie stać. Tak? Czy nie? Dobra, wstaniemy sobie tutaj. Pour pump cleaner into the embleming pump to clean it. Aha, dobra. A co to ma być? Pump cleaner. A! Tank cleaner, dobra. O, to i to. Stanę sobie tutaj. Tak, żebym wszystko widział. Return the body to cold storage. Dobra, idę sobie otworzyć... Zostań! Idę sobie otworzyć drzwi. Wszystko jest jak było? Tak. Dobra. Czyli rozumiem, że zbliżamy się do końca chyba, tak? Jeżeli chodzi o ten... Ty... Kuźwa... The door is open. The four seals have marked my coming. The halls of Satan echo my return. I am here. Not even one sigil. Can my name be so far from reach? I bear no mark. I suffer no bondage but this rotten, weak, pathetic corpse. Look at me! Look at this pitiful flesh I am serving to. A cię wyłamało. But this body is no longer mine. I have my prize. O, proszę bardzo, coś wychodzi z tego. Kurwa, jaki demon. O Jezu! Z tego co wiem, nie wiem ile jest w tym prawdy, z tego co słyszałem, jest ponoć 7 zakończeń tej gry. Także jest co robić w tej gierce. Dziękuję wam wszystkim za obejrzenie odcinka. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie lajka w górę. Jeżeli chcecie, żebym dalej kontynuował grę, jeżeli macie jakieś gry, straszne horrory, w które chcielibyście zobaczyć jak gram, piszcie w komentarzu, zostawcie suba. Trzymajcie się ciepło moi drodzy, widzimy się niebawem, hej hej.